Welcome to Learn Polish Podcast, episode number 386. You'll find all our episodes on LearnPolishPodcast.com. If you're new, go back to the start. They build as you go along, and you find everything about me, my 4 other podcasts, and my coaching, bio.link /podcaster. And you see in the QR code if you're watching on video. And also, we'd like to thank our sponsor, DanielPackard.com. He helps people with anxiety and stress. He's got a 90% success rate, and you only pay if you're successful. So it's worth checking him out. Cześć, Kamila. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. A kto? Roy! Wszystkiego najlepszego, Roy! Dzisiaj jest twój wielki dzień, twoje urodziny. 30 czy 31? 17. Na trzeci raz. To ty jeszcze nie jesteś pełnoletni, nie jesteś jeszcze, wiesz, dorosły, tak? Nie możesz kupować piwa w sklepie. No, wszystkiego najlepszego, Roy. Dzisiaj są twoje urodziny. Urodziny birthday, urodziny. Dzisiaj są twoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, to znaczy po angielsku happy birthday. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, Kamila. Tak jak obiecałam ci, że w dniu twoich urodzin będę miała dla ciebie specjalny prezent. Jest to prezent, oczywiście prezent gramatyczny, czyli prezent z... To jest prezent, Kamila. Wiesz, zawsze gdzie jest pieniądze? Gdzie są pieniądze? Zawsze mówiłeś, tak, że nie rozumiesz, dlaczego Polacy mówią Roy, Roja, Rojem, tak? Miałeś tutaj problem, więc dzisiaj pokażę ci, jak to wygląda, tak? Po kolei, in order, tak? No to słuchaj, to jest Roy. Czyli kiedy jest prezentacja i ktoś mówi, o, this is, to jest forma numer 1. To jest Roy. This is Roy. Dobrze. Później mamy dopełniacz. Prezent dla Roya. Pieniądze dla Roya. Kwiaty dla Roya. Tam już musisz mieć A, tak? Dla Roya. Present for Roy. Dobrze. Później ufam Royowi. I trust Roy, tak? Ufam Royowi. Albo mówię Royowi. Albo I believe. Wierzę Royowi. Wtedy masz końcówkę owi. Następna forma, lubię Roya. To są takie pozytywne uczucia. Lubię Roya, kocham Roya, I adore, uwielbiam Roya, tak? To są bardzo pozytywne uczucia i znowu jest końcówka A. Później mamy narzędnik, rozmawiam z Royem. Pracuję I'm speaking z with Royem. Roy. Tak, zawsze with, z, to będzie końcówka M, czyli pracuję z Royem. Mieszkam z Royem, rozmawiam z Royem, jadę z Royem, tak? Zawsze z i tam jest ta końcówka M. Myślę o Royu. I'm thinking about Roy. Yeah? Rozmawiam o Royu. Jak jest about, o to tam będzie U. Rozmawiam o Royu, myślę o Royu, dyskutujemy o Royu, tak? We dream, marzymy o Royu. Tam jest U. I witaj, Roy. Cześć, Roy. Tak? It's like welcome, Roy. Się. No i na przykład teraz możesz zamienić słowo Roy na inne. Na przykład Daniel, tak? To jest... To jest Daniel. Prezent dla Daniela. Ufam Danielowi. Dobrze. Lubię Daniela. Dobrze. Rozmawiam z Danielem. Dobrze. Albo I'm going with Daniel. Idę z Danielem. Tak. Myślę o Danielu. I witaj Daniel. Witaj Daniel, tak? I stara forma wołacza witaj Danielu. Super, bardzo dobrze. Czy rozumiesz, Roy? Tak, rozumiem, ale wygląda? Kiedy jest na przykład Kamila, jaki wymienisz? A Kamila to jest inna sytuacja, bo to nie jest mężczyzna, tylko to jest kobieta. I kiedy będą moje urodziny, to ty zrobisz dla mnie taką tablicę, bo rodzaj męski male i rodzaj żeński jest inny, tak? Że dla kobiety będą inne końcówki. Kobieta nie ma na przykład A, jak lubię Roya, tylko Kamilę, mamę, Agnieszkę, tak? Tam są troszeczkę inne. Może robimy następne lekcje, tak? Bo to będzie pomocna. Dobrze, tak. Dobrze. Jakie chcesz imię? Jakie imię kobiety lubisz i co mam przygotować, jakie imię. Jak ma na imię? Mama Rita, tak? Rita. Dobrze, Roy. Naprawdę dzisiaj jest specjalny dzień dla Ciebie, także ja z całego serca życzę Ci, I wish you, życzę Ci pięknego dnia, dużo prezentów, zdrowia, szczęścia, uśmiechu, pozytywnych myśli, motywacji, realizacji wszystkich celów, planów i marzeń. I żebyś był bardzo szczęśliwy. No i oczywiście tradycyjna polska piosenka 100 lat, 100 lat, a po angielsku 100 lat to jest po prostu jak happy birthday. Tak, yeah. Tak, więc 100 lat, Roy, 100 lat i więcej dla Ciebie. Wszyscy nasi słuchacze, którzy dzisiaj słuchają tego podcastu, taka prośba moja do Was, żebyście napisali życzenia. Życzenia to jest wishes, tak? Right wishes. Napisali życzenia dla Roya po polsku, tak? Więc spróbujcie, napiszcie pod tym podcastem życzenia, wishes, życzenia dla Roya, bo dzisiaj ma urodziny. Tak jak sam powiedział, 17. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Kamala. Dziękuję, Roy. To będzie lekcja dla mnie, kiedy się skopisz po polsku, tak? Musisz tak skopiować, zrobić notatki. Dokładnie. Albo wydrukować, print, tak? Wydrukować. Tak. No, pozdrawiamy Was. Dziękuję. So you can get lessons on Kamala's team, PolonaSwitch.com, and you find everything about me, my four other podcasts, and my podcast coaching on bio.link/podcaster. And you see it in the QR code. And also thanks to our sponsor, DanielPackard.com. He'll help you with anxiety, stress, or any addictions. 90% success rate, and only pay if you're successful. Until next week, dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.